Siemano widzowie, witam was w pierwszym odcinku z gry Hitman. Plan jest widzowie dobrze się bawić, pozabijać trochę postaci i przejść fabułkę Hitmana 1. Szczerze mówiąc, nigdy nie miałem okazji pograć w tą grę, ani nigdy nie miałem okazji właściwie widzieć, jak ktoś gra w tą grę, także jeżeli jest tu jakaś dobra fabuła, no to pewnie będę zdziwiony, bo to jest moje pierwsze podejście. Czy fabuła jest dobra? Przekonamy się. Ja tylko na chwilę odpaliłem giereczkę, żeby przetestować, czy wszystko działa, i myślałem, że na początku przejdę sobie tutorial, ale tutorial tutaj jest generalnie już rozpoczęciem gry, także nie martwcie się, że to jest wczytaj. Musimy wybrać przede wszystkim kampanię. Chcemy rozpocząć. Co chcemy rozpocząć? Wydaje mi się, a kampania Patient Zero? A, to jest jakby Hitman chyba dwójeczka. No to my zaczynamy od sezonu pierwszego. Prolog, przybycie, to wszystko tutaj, co widzicie przed nami. Ile będzie z tego odcinków, nie wiem, ale wiem, że na pewno będziemy się świetnie bawić. Uwielbiam gry, w których można zabijać inne postacie i to jeszcze dla zabawy. To już naprawdę uwielbiam. Zadania? Czy graj po prostu kliknąć? Wydaje mi się, że graj chyba, nie? Pewno w GTA zawsze brałem samochód i przejeżdżałem wszystkie osoby tym samochodem i tak chyba jeździłem z pół godziny, tylko uwielbiałem, jak cierpią. Coś tutaj myślę, wybitnie będę się bawił. Obiekt szkoleniowy. Oj. Cichawo trochę. Wydaje mi się. Ale fajna muzyka jest. Teraz powinno być kapkę chyba lepiej. Zaraz zobaczymy jeszcze. Pamiętajcie, że to pierwszy odcinek. Ok, sterowanie ruchem WSD. To wiem, niestety sobie paluchę rozwaliłem. Także jeżeli chodzi o sterowanie... Trochę mnie palec boli, jak steruję. Dobra, już podążam za światłami. Gra wygląda świetnie. Mam nadzieję, że u was równie świetnie wygląda. I mam nadzieję, że działa w pięknych 60 FPS-ach, a u mnie to chyba nawet więcej. Myślę, że 140, także raczej wy też problemu z FPS-ami nie powinniście mieć. Jakość 2K dla widza. Także jest po staranko i mam nadzieję, że jest elegancko. Jest to gra, która w ogóle pali mega mało procesora. I to jest dobra informacja, bo ja mam do kitu procesor. I'm not like you, in case you're wondering. I'm in the Handler program. Agents and handlers work in unity. You know the expression, know your enemy? Well, that part is my job. Knowing your enemy is only half the victory. I know. You also need to know yourself. I'm working on it. I read your case file. Impressive work. Partly textbook, but I suppose... Będę miał możliwość, to wam zmienię jeszcze dźwięk, bo chyba jest delikatnie za cicho. Taking lives. On zajebiste. Random. Disordered. Is that why you came here? Why you let us test you? Maybe I'm not the only one being tested. Well, we are... Powinienem kupić czerwony krawat i jeszcze opierdolić się na łyso. To by było... leave you to prepare. Klimatycznie. Natomiast nie mam ani czerwonego krawatu, ani nie chce mi się teraz goić na łyso. Are you sure about this? I am. There are no second chances, Miss Burnwood. Not here. I choose him. May I inquire why? A blank slate? Antisocial? Apathetic and unresponsive? No doubt the boy shows promise, but... Perhaps I see possibility where others see limitation. Isn't that what a handler does, sir? We'll see. Anyone can kill Miss Burnwood. He still remembers nothing? If he does, he's not sharing. We will check up on his story. The hospital in Romania. In the meantime, keep him under close watch. Okej, tutaj jest chyba taka historia agenta, tak? Naszego. Czy to jest jakby dalsza kontynuacja? Czy to jest nowa gierka? Czy tu gramy kimś innym? Bo wiem, że były też poprzednie. Poprzednie Hitmany, ale nie wiem, czy to jest jakby nowy Hitman, czy poprzedni, czy to jest kontynuacja. Czekajcie, sprawdzę dźwięk, czy trzeba, aby nie za cicho, za głośno. Dobra, myślę, że teraz będzie dźwięk idealnie. Powinno być kituba. Calvin Ritter, infamous cat burglar, also known as the Sparrow. You will need to infiltrate the yacht, isolate and eliminate your target and exfiltrate, all without arousing suspicion. And remember, as an ICA agent, you
are the most dangerous person in any room. But blunt force will get you nowhere in this business. And a true assassin never calls attention to himself. Good luck, initiate. Dzięki. No. No to daj mi tu sterowanie, co? Box, mała. As previous tests have established, you exhibit an unusual level of enhanced sensory perception. Use your instinct now to sense the position and movement of people around you and identify your target. Chciemy, kurwa, jesteśmy to jest jakiś obiekt szkoleniowy, tak? Wszyscy ludzie są wynajęci. Dobra, kontrol, żeby użyć instynktu. Okej, okay, musimy zlokalizować cel, widzę. Kurde, ja mówię, ale mam upierdzielone okulary. A, gra jest wyciszona. Kurde, mówię, ale mam brudne okulary, to po prostu. Ja mam tak porysane okulary. Mogę wsiąść do auta? Mogę wsiąść do auta? I oczy kręca. Ty, dawno się tak nie cieszyłem z giereczki, ja mówię. Ostatnie kilka dni chyba nie nagrywałem w ogóle żadnego odcinka. I szczerze mówiąc, mega mi się nie chciało nagrywać żadnego odcinka. Tak mówię, jo. Co ty gaz, trzeba nagrać odcinek. Mówię, dobra, wolę streamować. I szczerze mówiąc, fest to dużo dało, bo mam teraz taką mega fest do kochota sobie zagrać w giereczkę, nie? O co chodzi? A tu możemy wskoczyć, dobra, przeskoczyć tego owego, spoko. Czy ktoś znajduje się w środku? No chyba nie, chyba bym go widział, tak? Czy nie? Nie. My tylko widzimy tego gościa na czerwono, jakichś strażników chyba też widzimy. Czy ja jestem tu w stanie coś ukraść? No niekoniecznie z tego co widzę. Szukam jakichś potencjalnych broni, które mógłbym podnieść. Ale aktualnie żadnych nie mam. Ale w ogóle dzisiaj chaotyczny odcinek, bo co chwilę będę pewnie przerywał, bo będę musiał sprawdzić, czy wszystko dobrze z FPS-ami i tak dalej, i tak dalej. Kurde, za wszelką cenę próbowałem sobie odpalić FPS-ki. A niestety ani Nvidia, ani Rivet Winner nic mi nie chce otworzyć, znaczy odpalić tym. Odpalić FPS-ków. Okej, okay, czyli mogę się tutaj przedostać. Tu jakiś chłop chyba żyga albo coś. Chyba mu niedobrze. Aczkolwiek nie mogę otworzyć tej bramy. Ale po co mi otwieranie bramy, jak ja mogę z tyłu przeskoczyć? O proszę, skradanie się. C, żeby kucnąć. Wydaje mi się, że jest to... Oj. No przykro mi, panie mechanik. Oj, trzeba klikać Q. Niedobrze, bym palu boli. A tu się coś wylało. Przytrzymaj T, aby założyć przebranie. You put on his clothes. That's a first. Might just work though. People do tend to see uniforms, not faces. Be cautious though. Some people are more observant than others. Not bad. Skręć kark, a mogę go. If you move on, I suggest you hide your tracks. Dobra. Much greater chance of success if your actions go undetected. Okay. The toilet should do the trick. Toaleta. Dobra. Jest, kurwa, kocham tą grę, nie? Jak tu się to otwiera? A my nawet nie sprawdziliśmy, czy ktoś tu jest, czy nikogo nie ma. Wista ta gra. Dobra. Pakujesz się do środka, wariacie. No i w grze, w której widać lustra, to mi się podoba. Dobra. Czy możemy coś tu jeszcze ukraść? Nie, możemy założyć swoje ciuchy, raczej tego nie chcemy. Do auta wejść też nie mogę. O, przebranie. A obecnie używam tego przebrania. Dobra, no to wszystko. Jak się używa tych zmysłów? Pod Z chyba, nie, pod X? Pod Z? Pod C? Zapis i wczytywanie. Stan gry zapisywany jest automatycznie podczas rozgrywki. Możesz zapisać i wczytać grę ręcznie. No, aha. A po co? Dobra, zapiszę. Okej. Dobra. This particular uniform should get you access through the staff entrance. Just act normal. No. Dobra. Lovely day. Ta, zajebiście jest, wariacie. Jak tam u mamuśki? That mechanic with his back turned? He's what we call an enforcer. He knows his crew and he'll see right through your disguise. So stay out of his line of sight. A, czyli to jest taki ten, to jest taki szef i on będzie wiedział, że ja do niego nie pracuję. Dobra. Well done, initiate. Dobra. Right. Now for the tricky part. Start by locating your target. Intel suggests a control.
Kontrol. Nie widzę swojego celu. A widzę, dobra. Namierzony jest. Dobra. Możemy na przykład tu wejść? O. A mi by się nawet taki przydał, kurwa, ten strój. Chyba tak mi się wydaje. Dobra, skręć kark? Nie, ja bym się chciał przebrać, twoje ciuchy. Wariacie. Nie, przebrać. Czemu nie mogę się przebrać? No to tutorial jest. Dobra, chwilę poleży, będzie dobrze z nim. Kurwa, zacznij krzyczeć. Dobra. Po karku. Zabiłem kogoś. ICA clients rely on our discretion and do not expect collateral damage. A jak to nie oczekują ofiar wśród cywilów? Nie no, on musiał zostać poświęcony, bo on by się obudził, kurwa, zaraz. Co było? Gadał z wszystkim. Tak mi się wydaje, chyba żeby się nie obudził. Dobra, możemy iść dalej? Chyba możemy. Musimy iść do mojego klienta, tylko jak ja zabiję tego zioma tam? Witam. That is your target, Mr. Ritter. Unfortunately, the place is crawling with witnesses. I suggest you follow him. See if you can't isolate him. Sporo tu ludzi, to prawda. To u mnie. To be expected. Let his private deck is off limits for mechanics. If assimilation is the name of your game, you'll need a better disguise. Lepsze przebranie? Co, policjanta? O kurwa. Szkoda, że tu tutorial i nie mogę sobie pozwolić na pełną władzę. Rzucanie przedmiotami. Ludzie trafieni tymi przedmiotami stracą przytomność. Gdy ktoś ich znajdzie, zostaną wybudzeni. Spoko. Rzucaniem. Przytrzymaj, aby wycelować, a następnie, aby rzucić. Zajebiste. Ty wariacie, to się obawiam. Kurczę, niestety. Zupa spali. Dobra. Unlike mechanics, the cabin crew is allowed upstairs access. I see what you're getting at. Very unorthodox. A pokaż ci dobre chociaż. Zatruj? Nie mogę zobaczyć, czy smaczne? Chyba niekoniecznie. A tamten policjant się rozumie, kurwa. Ale co, slow down, ty? Szmulcu jebany, przecież jestem tu kapitanem chyba, czy coś. Witam, on się nie zorientuje, że przed chwilą byłem tym ziomkiem. Aha. Innym ziomkiem w sensie. According to Intel, Ritter is another enforcer who picks his own cabin crew. So tread carefully. Schowaj przedmiot? Caps lock. Oj. Ty, a może by mu tak tym kluczem w łeb przypierdolić? Okej. Aby posłuchać, o czym rozmawiałem, spróbuj się wtopić. Zrozumiano, enter, klikam. No ale, stań za barem. Wtop się w otoczenie. Blending in, I see. Well done, initiate. Mentora nie będzie wiedział, że ja tu nie pracuję? Ale żony, czy że nie może pić? Współczuję. O, komputer mu będzie pokazywał. Anyway, sounds like Ritter is about to have a private meeting with the gentleman in white. This could be useful. Ta, może komputer to pseudonim na chuja. Zaraz się przekonamy. Czy my chcemy iść z nimi? Kurczę, może być ciężko tam wejść. Daje mi się. Oj, zakradnij się do biura, czyli frontowymi nie wejdziemy, co? Clearly, Ritter doesn't want to be disturbed. Try sneaking around the back. Ale masz, kurwa. Dobra, ale masz super garniak, wariacie. Dobra. Tędy? Otwórz zamek, możemy chyba wytrychem na plecki policjantów. No i kurwa jest. Oj, nie ten przycisk.
wzbudzą podejrzenia. Przeskakuj przez okno. Space, aby... O, za osłoną. Tak, ja bym wyciągnął może już... O. Obserwuję, no. Ej, mogę już mu pierdolnąć i przejść ten tutorial i zacząć wreszcie rzucać przedmiotami w randomowe osoby. O! O kurde, nie, to ja mam pistolet? Kurwa, przecież to jakbym wiedział wcześniej. No dobra już. Dobra, chowam broń. Do wyjścia. O kurde. No, zajebisty ten hitman. Zabito osobę postronną? Było tam kurwa nie zdać. Z tym hitmanem nie mam mieć litości, nie za to mi płacą chyba, tak mi się wydaje. Trudno. Ale zajebisty ty. Nie no, już kocham tą grę po prostu. Tylko niech mi da trochę więcej swobody, gdzie będę mógł wyciągnąć karabin kurwa i, albo granaty i tak w tym tłum tu rzucić. Przecież to będzie najpiękniejsze uczucie świata. Zakończ misję. Ale tutaj jesteśmy w ośrodku treningowym. Egzamin końcowy. Okej. How did you know? I told you he had talent. His stats are off the charts. Such skills and reflexes, they can only be the result of previous training. Power like that, with no moral restraint, he could be dangerous. I thought that was rather the point, sir. All agents have weak spots, Miss Burnwood. Pressure points, to keep them in check. But this one... Perhaps it would be better to just... Give me a chance, sir. Give him a chance. I will take full responsibility. Ale już widzę, testuje, kurwa. It's your show. Oj, wariacie, dużo razy będziemy tam tym strzelać, tym pistoletem, wierz mi. Szczególnie w tłum niewinnych dzieci. A tutaj nie ma pewnie dzieci, bo to gra o zabijaniu. Welcome back, initiate. Trudno. As an ICA agent, młodych dorosłych będziemy zabijać. Complete this exercise again, this time attacking it from a different angle. Vary your strategy. Improvise. We will be watching. Okej. Okay. Swobodny trening. Przed egzaminem końcowym masz możliwość przećwiczenia zamachu na Rittera raz jeszcze. To co on, kurwa, zmartwychwstał, czy co się dzieje? Masz wolną rękę w dobrze... Do Boże podejścia do celu i możesz korzystać z wyzwań, które ci w tym pomogą. Zachęcamy do ukończenia tak wielu jak to możliwe. O co chodzi? Jo, czyli to są wyzwania, czyli muszę go zabić w jakiś specyficzny sposób. Zlikwiduj cel korzystając ze zdalnego ładunku wybuchowego? Ty, a może ja bym sobie kolejne misje, co? Przeszedł, bo ja już nie chcę widza zanudzać. Ale chyba nie mogę, tak mi się wydaje, że jakby musimy tutaj przejść, tak, coś mi tak się wydaje, no. Czy nie ma opcji? O kurde, i teraz znajdujemy tu jakieś super rzeczy. Zdalny ładunek wybuchowy. Przedmioty nielegalne. Niektóre przedmioty są uważane za nielegalne w zależności od twojego aktualnego ubioru. Schowaj nielegalny przedmiot, żeby nie wzbudzić podejrzeń. Pamiętaj jednak, że niektórych dużych przedmiotów nie da się ukryć. Dobra, no, wydaje mi się, że wytrych w dupę wsadzimy. Monety pod... w gacie. Będzie git. Ło kurwa, to już rozumiem, co oni mieli na myśli. No to, raczej karabinu maszynowego nie możemy chować. No nie, nie. To musimy się pozbyć tego jak najszybciej. Czekaj, ten ekwipunek. Ta, upuść przedmiot, bo to nie da rady. Z karabinem maszynowym wejść. Ty. Dawaj ten karabin kurwa z powrotem. Naładowany pełny bronią. Ręce kurwa do góry. Co jest? Ktoś o tobie wie? Aby dowiedzieć się, kto przytrzyma kontrol? Co ty pierdolisz?
Czekaj, ładuję. No. Zabite osobę po stronom. Tam. Słuchaj. Załatwimy to po mojemu. O kurwa. Ktoś do mnie strzela, nie wiem skąd jeszcze. Tu jest gdzieś policjant ukryty, widzę go. Chodź tu. Dobra. Ktoś jeszcze? Dobra, to jest najlepsza gra na świecie. Tylko mam nadzieję, że oni się w nieskończoność nie będą respić, ej. O, jeszcze tu jest. Dobra. Pogadali i wszystko. O kurczę, amunicja mi się skończyła. A, żaden problem, po prostu zamieniamy pistolet na inny. Tylko gorzej będzie, że wydaje mi się, że będą... będę musiał strzelać na blisko. Dobra, potrzebuję mojego zioma znaleźć, gdzie on jest. Gdzie jest w środku, a tu jest gdzieś policjant. Oni też umieją w strzelanie? O, broń. To bym wolał, no. O, siema. Dobra. Trzymaj się. Jeszcze jeden widzę. A nie. O, trudno. Ty mi wyglądasz na podejrzanego. A zostawię cię w spokoju. O kurwa. Jak zmienić broń? Kontrolem? Nie wiem, jak zmienić broń, niestety. Czekajcie, ekwipunek weźmy. Ja wiem, że to się tak generalnie nie gra, ale... No nie mogę się powstrzymać, żeby jeszcze raz go chociaż zabić w jakiś efektowny sposób. I później już będziemy grali oczywiście normalnie, kappa. Dobra. O proszę. A tutaj kto się kryje? Witam. Dobra. Znajdź wyjście. Jasna sprawa. Wydaje mi się, że wyjście jest na dole. A czemu ci są podkreśleni na pomarańczowo? A, że oni wiedzą, kim ja jestem, tak? I w co jestem ubrany. A, ja myślę, że na pomarańczowo są ubrane osoby, które posiadają broń i potencjalnie mogą mnie zabić. A weźmy ekwipunek, to jeszcze w razie czego. Bierzmy tą broń, no i dzida. Do wyjścia. Myślę, że jesteśmy w miarę bezpieczni. No i wszystko. Jak tam moja misja? Once again, great work initiative. This exercise is available for as long as you need. When you are ready to advance. Znaczy, ludzie chyba nie skończą. Tak, misja wykonana. Ale ja już nie chcę powtarzać, chciałbym iść dalej. Dobra. Misja wykonana, kontynuuję. Misja wykonana. Egzamin końcowy. Idziemy do egzaminu końcowego. I just got word. Romania was a dead end. You're saying that he lied? Place is real enough. Deserted. But we found no trace that your man was ever there. Or anyone else for that matter. Someone erased his steps. We'll keep digging, of course. But frankly, it's as if the earth just spat him out. Are you still determined? Does it matter? I was told there'd be no second chances. Don't believe everything you hear, Miss Burnwood. My decision stands. Very well. I'll be watching. The final test is based on an authentic 1979 mission. The high point of Training Director Soda's career as an active agent. The target was Jasper Knight, a famous US chess master exposed as a Soviet spy. Soda's caught up with Knight at a military airfield in Cuba and eliminated him against all odds. This will be your objective as well. Now listen carefully. ICA exams aren't normally this difficult. Not only was the airfield a virtual fortress, but he even added additional guards. Sodas wants you to fail. He considers you a threat, and this way, your unfortunate exit from the program won't raise any eyebrows. Well, if he thinks we're bowing out, he is sorely mistaken. Good luck, initiate.
Dzięki, ja coś czuję, że tak jak się napiję wody, to mi wleciało do nosa, kurczę, jakimś cudem. Dobra. Panowie, ja wykonuję tę misję po raz trzeci. Niestety. Przysięgam wam. Przez to, że dzisiaj uszkodziłem palec, mam takie dziwne ułożenie palcy na klawiaturze, że dwa razy przypadkiem klikłem zatrzymaj nagrywanie. I nie zauważyłem tego. Także jest to moje trzecie podejście do misji. Jest to możliwość, jest to, znaczy, ciekawa misja. Zresztą tę misję można wykonywać na różne inne sposoby, także po prostu wykonam sobie trzeci sposób, to jest zajebiste. Na razie posłuchajmy, co oni tutaj mają do powiedzenia. Tak, mam możliwość wysadzenia ziomka, wsadzenia ziomka do tego, do samolotu i wysadzenia go w powietrze bez spadochronu. Jest to ciekawa cutscenka, aczkolwiek już ją wykonywałem, także nie chciałbym tego robić drugi raz. Chciałbym za to podnieść tutaj dwie monetki, no i co? Obezwładnić tę tutaj gagatka. Myślę, że jak najbardziej. Trzeba jak najszybciej tutaj brać tych ziomków na stronę. Jak się ich bierze? Skręć kart, o, przeciągnij B. To jest jakieś dziwne sterowanie w tym Hitmanie. Takie mało intuicyjne, że tak powiem. Dobra, przebierzmy się, pyk i wrzućmy go do tego. Do skrzyneczki. Dobra. Jesteśmy przebrani za strażnika, podnieśmy zatem broń. Pyk. Nie musimy się już skradać, gituwa, pakujemy się do środka. Witam serdecznie. A dziwna jest taka kamera, kurczę. Nie podoba mi się, nie wiem jak, co ja zrobiłem, że ona taka jest. Nie chcę takiej kamery, mogę to jakby... A co robię pod te? A nic. Kurczę, jak zmienić taką kamerę? Ona jest taka dziwna jest, halo. A, teraz nie zatrzymuję pod F1, dobrze, pod F2 na... A, pod V mam kamery z ramienia i mogę sobie wybrać kąt, który mamy. No to ja bym chciał to z lewej, jakbyś bardziej naturalnie mi ta lewa strona... Siada. Dobra, tu mamy trutkę na szczury. O, i tutaj słyszymy na przykład, oni sobie gadają. Możemy się tutaj czegoś ciekawego dowiedzieć. O to chodzi, żeby tutaj jak najczęściej podsłuchiwać te rozmowy. Jestem sam w domu i coś tak strzeliło? Wątka było. Ale zgaduję, że to tak zwana zmywara. I nie myślę tutaj o samicy. Dobra, kliknijmy informacje. Dowiedzieliśmy się czegoś. Ostatnie życzenie. Knight zażyczył sobie, żeby jego dziewczyna pojechała z nim do Związku Radzieckiego i nie chce opuścić Kuby, dopóki nie otrzyma potwierdzenia z dowództwa KGB. Telefon zostanie wykonany z zastrzeżonego pomieszczenia do komunikacji radiowej. Możemy sobie takie zadania, możliwości chyba śledzić, tak? Czy to była możliwość? A nie, to była informacja. No, informacje są akurat... Koło dika mi latają takie informacje. Zbierajmy, co tu można zbierać, bo to się wszystko w sumie może przydać. Ten ziomuś będzie mi potrzebny, jeżeli bym chciał tą misję wykonać w spektakularny sposób. ale ja bym chciał ją wykonać w inny sposób niż do tej pory. O kurwa. Dobra, gadajcie se. Ja sobie tutaj podbiegnę. Cyk, co tu jest? Trutka na szczury. To chyba nie jest żadna... To będzie pewnie jakaś informacja useless. Ta, nic ciekawego nie mają do powiedzenia. Niektóre te rozmowy są istotne, a niektóre są nieistotne, nawet się nimi za bardzo nie zamartwiam, więc sobie możecie przy okazji poczytać, jak ja... O kurwa! To jest szef, on wie! O kurwa! To szef drugi, on wie! Uj! Dobra, spierdamy stąd jak najszybciej. To jest samolot. O kurde, trzeba mega fest uważać, nie? Wiem, że tutaj możemy podsłuchać różne możliwości, na przykład w tym pomieszczeniu. Pyk, pojawiła się możliwość. Okej,
żeby mu zanieść wódeczkę, już dokładnie wiem co tutaj, jaką możliwość odkryjemy. No, opcja z wódeczką jest całkiem interesująca, natomiast nie na tyle interesująca, żebym ją wybierał. Chyba, że nie będę miał innej opcji. List żelazny. A, to ja już mam wszystkie, to czekaj. List żelazny. Plan ucieczki jest na recepcji. Zapewne będzie chciał przejrzeć go na osobności. A to na przykład, patrzcie, tu nie mam opisu i mogę kliknąć sobie śledź. A i to mi zaznaczy, gdzie ja się o takiej możliwości mogę dowiedzieć. Kurczę, to dla dzieciaczków trochę. Ale fajne i tak. Dobra, to weźmy może ten list żelazny, ostateczne warunki. Kurczę, ten list żelazny wygląda całkiem ciekawie. Ślady przedstawiające trasę ucieczki. Dobra, już się bałem, że znowu kurczę nie otrzymałem, serio. Aż się przeraziłem, nie? Ślady przedstawiające trasę ucieczki Knighta z Kuby do nowego domu w Związku Radzieckim są gotowe do odbioru z recepcji. Ochrona spodziewa się, że przyjdzie po nie żołnierz, po czym oficer KGB wraz z Knightem najpewniej udadzą się na górę do biura. Ja bym sobie taką możliwość śledził i żeby taką możliwość tutaj takie coś wykonać, potrzebujemy stroju żołnierza. Z tym może być ciężej. Znaczy, żołnierzy jest dużo, ale jeżeli chodzi o takie pozyskanie tego, to mogłoby być ciężko, może być ciężko. W sposób, który nie będzie mocno inwazyjny, że tak powiem. Ale może jak rzucimy tutaj monetę. A, połasił się. Połasił się na grosika, na funta. Dobra, ja bym zapisał tutaj, bo to może być niebezpieczne. Dobra, gituwa. I... O kurwa, obezwładnienie, pyk. Git, nie ma po co go zabijać. Możemy go przeciągnąć i schować do skrzyni. Ale zajebiste to jest, jak nosimy tych gości po tego. Ciągniemy ich po tym, po ziemi. Dobra, skręć kark. A sportowo można, ale... Jesteśmy w jakimś ośrodku szkoleniowym. To może warto by było nie zabijać tutaj ludzi. No i broń trzeba podnieść. Pyk. Dobra, karabin. Cyk, mamy to. Karabin pełny naboi. O kurczę, tamten ziomuś może wiedzieć, kim ja jestem, więc... Pyk. I spróbujemy odebrać ślady z recepcji. Warto się tutaj rozglądać, żeby oni mnie tutaj nie widzieli. Ci, co mnie widzieć nie mają. Ci, kto potencjalnie... O kurwa! A nie, dobra, pojawiła się możliwość, git. Czy uważasz, żeby lewego przycisku nie klikać? Bo lewym przyciskiem wymierzamy bronią. Ostatnio tak zrobiłem, że jak wykonywałem możliwość z wódką. To przypadkiem wymierzyłem w zioma z broni. Ale to jest w ogóle giga chat. Ta 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 ta. Ta muzyczka taka, nie wiem. Trochę źle ją zanudziłem, dziwnie przynajmniej. Dobra, zacznij informację. Ślady do projektora. Slajdy zawierające plan ucieczki. Umieść slajdy w projektorze. Gdzieś to się znajduje, ten projektor nad nami. Czy ja mogę zatem wejść tutaj? Mogę, nawet chyba muszę. No, to trzeba patrzeć bardzo uważnie, żeby nikt tu nie... A, dobra, dobra, już chowam broń, żaden problem. A i my sobie zobaczymy, jak on chce uciec. No dobra. Good thinking, initiate. This should keep Knight's attention for a while. A to możliwość wykonana? To... Łe, no ja myślałem, że możliwość, ale to możliwość zabójstwa, nie ty. Nie, to nie fajne akurat było. To po co ja się tu męczyłem z tymi slajdami? Jasny Gwinchor miał jakieś slajdy pieprzone. Alarm? Może nie. Za to możemy wykonać chyba misję z wódeczką, możliwość z wódeczką. No tak mi się wydaje.
A to znowu się muszę po wódeczkę udać. Daleko nie mamy, 20 metrów jakieś. No dobra. Tu mnie nikt nie zna, nie zna. Dziwne te przyciski, takie mało intuicyjne są. Sterowanie jest tu strasznie dziwne. A co jest w ogóle na dachu? Na dachu jeszcze nie byłem, w sumie wbił. Chyba nic ciekawego nie ma. Ogólnie udamy się po wódeczkę, bo ja mam z dwie trutki na szczury. Myślę, że możemy tutaj doprawić. Doprawić pana wódeczkę. Jak się tu schodzi? Mapa? No do środka? Ja pierchruper. Mnie nie zna, nikt nie zna. Tu, cyk, git. No widzę schody, przecież gdzieś tu są. Tu, tu. Dobra, to nasi. Muszę sobie to zbindować w inne przyciski, bo klikanie ciągle tego kontrola to jest tragedia. Plus mam rozwalony paluch, strasznie mnie boli paluch. O, byłem w strzelił twojej starej. Dobra, buteleczka wzięta. Zanieś wódkę do sali konferencyjnej. Wiem, gdzie ta sala się znajduje, także nie powinienem mieć z tym problemu. Gorzej, że tutaj mogą mnie po prostu wykryć ludzie. Ta, tam chodzi taki strażnik, co on będzie wiedział, że ja to ja. Dlatego trzeba to zrobić w inny sposób. A już wiem, dlaczego raz na jakiś czas się tak właśnie nie umiem czytać, ani wypowiadać niektórych słów, ponieważ niektóre słowa trzeba wypowiedzieć w taki sposób bardzo, jakby to powiedzieć. No trzeba po prostu podnieść głos, a jak podnoszę głos, to tutaj są straszne przestery na tym mikro. Okej, okay, dobra. Ty się uczę, a ja idę po wódeczkę zanieś. Czy trochę mu namieszaliśmy? O kurwa, to nie... Łe, to jest koleś, który wie, kim ja jestem. Dobra. Ma mały włos. A my mu zaniesiemy wódeczkę i poczekamy na niego tutaj. Zatrujemy przede wszystkim kielony. Zatruj kieliszek do wódki jak najbardziej. Użyj trutka. Użyj pyk. O kurwa, cześć, 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 wariacie, cześć. Oj, to chyba teraz nie da rady, co? Zatruć. On będzie to widział? No, spróbujemy. Może nie będzie widział. A, będzie. Dobra, czytajmy. Udało się tylko jeden kielon zatruć. To nie jest dobra informacja. No ale może się uda. To w taki standardowy sposób zostanie tutaj wyeliminowany ziomo. Chyba, tak mi się wydaje. Na pewno ten z samolotem był bardziej dużo spektakularny. Pomajstruj z szachownicą. Nie wiem, czy on też się nie wkurzy, jak pomajstruje z szachownicą. Przesuń królową na G3, przesuń wieżę na F8. Proste, że wieżę na F8. Ta, w 14 ruchach jest wtedy szachmat. Po jakie jajca, co? Nieźle zrobiłem? O, chyba mu się kurwa nie spodobało to. Dobra, jeszcze raz ci przesunę. Tym razem... No tak, bo kiedy przesuwałem wieżę na F8, to on może przesunąć wieżę na F4, jest chujoza. Po prostu musimy tak zrobić jak teraz. Proszę popatrzeć, panie Jasper. Gagri, gagri, no popa. Popa, co zrobiłem. Patrzysz? Aha. No to nieźle. Wódeczki też się nie napije? Przecież rozwiązałem problem szachowy. To akurat było dobre zagranie, tylko nie popatrzył na... Jasper! Kurwa, wracaj, to przy okazji zatrujemy mu tego, drugiego kielona. Szybko. Nikt nie widział. O, pięknie się musuje tam. Dobra. Jasper! Jasper, donajcik jest. Oj kurde. Ciężko będzie chyba. Teraz będzie chodził prawo, lewo.
Myślę, że nie ma co na niego czekać, tylko moglibyśmy wykonać w tym momencie misję związaną z wysadzeniem go w kosmos za pomocą odrzutowca. To jest ciekawa misja, tylko że ją wykonywałem, nie chciałem robić tego drugi raz, ale może się zatruję przy okazji. A jeżeli nie, to idźmy wykonać to. Przede wszystkim najpierw musimy zdobyć strój, o. Mechanika. Ja wiem, gdzie ten strój możemy zdobyć, więc ja bym sobie zaznaczył w sumie F1, możliwości i śledź, pyk, śledź. Tam będziemy mogli chyba, a najpierw mamy się zapoznać z protokołem. Dobra, żeby mnie tu nikt kurwa nie widział tylko. Mam nadzieję, że on na taką, ten ziomo co tam jest do góry, że na taką odległość mnie nie będzie widział, prawda? Bez okularków? Chyba bez. O, a ten? Dobra, nie zwrócił uwagi, dobra, zbadaj szybko. Tego, wego, protokół, dobra, mamy to, więcej informacji. Zdobądź przebranie mechanika lotniczego, pewnie, że tak. Mówiłem, że ten ziom będzie nam potrzebny. Ale może w międzyczasie tamten się gościu zatruje, Jasper. Dobra. B przeciągnij, nie wiem, pod B przeciąganie to jest jakieś dziwne. Dziwne to sterowanie fez jest, mówiłem już. A i karabinu chyba też nie mogę mieć, kurczę. Dobra. Mogę to gdzieś wrzucić, ten karabin też tu? Chyba nie mogę. Wpuść przedmiot. Dobra, wywalę na ziemię. Nikt się nie zorientuje. Mam nadzieję. I musimy trochę pomajstrować przy tym. Przy samolocie. A to co to jest na przykład? Szklanka do kawy. Co się sadzisz, wariacie? O kurwa, przecież... O nie! Oj, wariacie, proszę się uspokoić. Kurwa, goni mnie, goni mnie! Chuju jebany! Dostaw, puść, puść! Puść, 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 puść! Wchódź tu, wchódź tu! Wejdź, wejdź! Dobra. Git? Oni mnie poszukują, chujoza ty! Fajne. Zgubiłeś mnie? Ta, wydaje mi się, że on to powinien gdzieś zgłosić, ale dobra. Poszukiwania, niedobrze ty. Będzie pewnie teraz dużo bardziej ostrożny. Wszyscy będą chyba dużo bardziej ostrożni. Ciężko będzie. Kurde, no raczej. Raczej bym to wczytał, ale może się uda. Dobra, za jego pleckami, może nie zauważyć. Tutaj pomajstrujmy trochę. Pyk, pyk. You may need a tool to re-enable it. Well done, initiate. I dare say this is an accident waiting to happen. Dobra. Możliwość wykorzystana. Która możliwość? I co teraz mam zrobić? Chciałbym protokół bezpieczeństwa mieć to zaznaczone. Co mam teraz zrobić? Możliwości. Jak możliwość wykorzystana? Nieprawda jest to akurat. Bo musimy go przeprowadzić, żeby on tam wszedł. To nie jest wykorzystana możliwość. Teraz by wypadało z nim porozmawiać. Tylko dziwne, że nie mam tego zaznaczonego na tym. Na mapie. Oj, coś tu się pozmieniało, ty. Chłop mi jakieś w dziwne miejsca chodzi. Gdzie on kurde jest? Nie no, ostatnio to misję robiłem z 5 minut, no. Co się teraz odjebało? Dalej, bo ja dla widza chciałem go wybuchnąć, a... On żyga! Albo ja zatrułem, on żyga! No dobra. Utop! No nic, to zrobimy to w takim razie w tradycyjny sposób. Czyli to, co mieli
Na myśli mu... A, czekaj, bo jak wyjdę, to nie wyjdę. Kurczę, stąd żywy chyba. Chyba, że tędy wyjdę. Dobra, dobra. Kurczę, no tamta możliwość była dużo bardziej efektowna. Zdecydowanie. No ale co? Nic. Trudno się mówi. W takim razie go utopmy. Czyli on, rozumiem, się napił, teraz żyga, nie zabija go ta trutka na szczura, ale bolał go bziusio. No i tyle. Poszedł się wyżygać i go zabiliśmy. No, ze wszystkich możliwości ta pierwsza, którą wykonałem, była najefektowniejsza. Myślałem, że będą to jakieś wybuchy i coś, co mogli zrobić, ale... So what happens now? You go back into the world, disappear, stay on your own and on the move. When we need you, we will contact you. And so does. He played his hand, and he lost. He cannot touch us now. Still, I can't believe we beat him at his own game. If you know your enemy. Quite right. I should tell you, the trail went dead after Romania. Our team found no records of any kind. No name, nothing. I think they called me 47. That's not a name. So make it one. All right. Agent 47. Okej, mamy intro, już widziałem. A bardzo, bardzo ładne intro. My się postarali, żeby puścić przez 20 sekund jakiś filmik. Zajebiście zrobione. No i co? I tym akcentem zaczynamy serię. Szkoda, że... Ogólnie byłem mega fest podekscytowany, ale przez fakt, że zatrzymało mi się przypadkiem nagrywanie dwa razy. I właściwie gram już od 1,5 godziny w tą grę, a wy widzicie tylko 40 minut. Trochę mnie zmuliło. I trochę mnie tutaj... Przechodzenie ciągle tej samej misji trochę mi tutaj zabrało. Tego pazura. Że tak powiem. To na pewno to podekscytowanie, które było na samym początku. Ale zdecydowanie dawno się tak nie ekscytowałem na żadną grę. No i będzie to seria, w której na pewno będę się świetnie bawił, próbując zabić różne osoby na różne sposoby. Myślę, że będzie fajnie. No i to jest chyba kontynuacja przygód Agenta 47. Natomiast poprzednie gry są chyba tam z 2009 roku, czy coś takiego. W każdym razie są stare dość mocno i graficznie też nie są jakieś wybitne. Tutaj przynajmniej graficznie jest dobrze ta gra zrobiona. Będzie jeszcze jakieś intro? A nie będzie. Przechodzimy do... A to co to jest w ogóle? Polecane twórca społeczność. Nie wiem za bardzo, o co tu chodzi. Nie wiem. A, zlikwiduj używając nóż szturmowy, broń biała. Okej, to są takie wyzwania, które możemy chyba robić, tak mi się wydaje. Natomiast ja sobie oczywiście odpuszczę te wyzwania i będziemy grali tutaj kampanię. Rozumiem, że to nie koniec. No nie, nie, oczywiście, że nie koniec. Mów mi 47, przed nami misja Showstopper, a my widzimy się jutro, godzina 14:16, bo odcinki są codziennie. Dzięki wielkie za obejrzenie tego materiału i co, wpadajcie na Twitcha i mój drugi kanał, link w opisie.